Na dzisiejszą chwilę przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, ciesząc się zaproszeniem nas do tej dostojnej katedry, aby niemal dotknąć wielkiej tajemnicy współpracy człowieka z Bogiem, która się w sposób najpełniejszy objawia w podjęciu posługi głoszenia wielkich Bożych spraw pokoleniom każdego czasu, każdego miejsca, każdego języka i każdego ludu. Przygotowywaliśmy się, aby dzisiaj z wdzięcznością spojrzeć na wielką Bożą dobroć i miłość, która człowieka podnosi do tej niezwykłej godności, by być jego współpracownikiem. By nie tylko pozostawać na tym etapie, który jest potrzebny, abyśmy żyli na tym świecie jak wszystkie inne stworzenia, ale byśmy docenili, że jesteśmy przecież wybranymi dzięki wielkiej miłości objawionej i na drodze naszego rozwijania się w umyśle, w duszy, ale także i w pełnej miłości. To jest powód tej naszej dzisiejszej wielkiej radości, aby zaświadczyć wspólnie jedną bardzo zgodną modlitwą za obecność Boga i Jego tajemnic w naszym życiu. Szczególnie bliskie to nam jest, kiedy rozważamy powiązanie tajemnicy życia człowieka, ludzkich talentów, ludzkich możliwości z wezwaniem przez samego Boga do współpracy z Nim. Bardzo łatwo o tym mówić na płaszczyźnie wyjaśniającej. Trudniej, kiedy trzeba życiem swoim przekroczyć próg i własnych nadziei, i własnych rachunków, własnych nawet ambicji, by zobaczyć, że trzeba się niezwykle umiejętnie znaleźć w kręgu i w blasku tego Bożego wezwania, które i tak do końca w nas samych przeniknięte nie zostanie. Zawsze pozostanie ten pewien margines naszej niepewności, ale także i naszego zaufania, że jeżeli Bóg daje, Bóg powołuje, Bóg pokazuje, do czego warto zmierzać, to znaczy, że to jest dla nas dobre. I tu może zrozumiemy tym bardziej sens tego, co święty Paweł zgłębił i co dzisiejsza liturgia nam przybliżyła, żeby nie ulegać zbyt łatwo uproszczeniu, żeby nie sądzić, że jeżeli potrafimy bardzo wiele sobie sami wytłumaczyć na tej płaszczyźnie naszej, podstawowej, że tak już zawsze musi pozostać. Bowiem mądrość Boga na pewno nie jest mądrością człowieka. I to, co u człowieka uchodzi za mądre, dla Boga jest niekiedy głupstwem. I to, co niekiedy u Boga jest zakryte i niezbyt nam do końca objawione, to jest dla nas potrzebne i niezwykle pożyteczne. Stajemy przed tym, jak przed zamkniętymi bramami i musimy dokonać wielkiego wysiłku, aby przekroczyć ten próg naszej nieumiejętności, naszego niekiedy zawahania. Gdybyśmy wniknęli, a znamy to z pewnością z lektury Pisma Świętego, z dość częstych przykładów, to widzimy, jak owa tajemnica ludzkich losów, ludzkich rachunków, ludzkich tęsknot z tym, co powołanie Boga objawia, że dokonuje się zawsze określony dramat człowieka, który musi odpowiedzieć, który nie może udawać, że nie słyszał. Tak jak musiał odpowiedzieć Dawid, kiedy go ściągnięto z pola i kiedy Bóg objawił, będziesz królem. Tak jak Izajasz czy Jeremiasz, którym Pan powiedział, pójdziecie, by głosić, by burzyć to, co złe i budować to, co dobre. I trzeba było odpowiedzieć. Można byłoby udawać, że się tego głosu nie słyszało i iść dalej do przodu. Można by przytaczać wiele przykładów, chociażby samych apostołów czy ich następców, gdzie Pan mówi, pójdziecie. Ten dramat ciągłego
bardzo aktywnego i takiego dynamicznego ciągle powołania dokonuje się, kiedy Bóg spojrzy na człowieka i powie: pójdź za mną. I dokonuje się tutaj ten niezwykle trudny proces, który z jednej strony jest procesem radosnym, bo to sam Pan, Stwórca, Dawca wszelkiego dobra przychodzi, ale odpowiedź trzeba dać samemu. I co najciekawsze, zwykle tę odpowiedź trzeba dać w samotności, nieraz po bardzo burzliwych przejściach wewnętrznych, czy da się radę, czy ta droga jest dla mnie, czy jest to droga, na której będę się mógł okazać dobrym współpracownikiem Boga. Ale odpowiedź trzeba dać. I przez wieki historię można by pisać niezwykle bogato tymi odpowiedziami, które my, ludzie, dajemy. I szukamy jakiegoś wsparcia, szukamy jakiegoś umocnienia, bo ciągle w uszach nam gdzieś tam brzmi słowo, które nam nie ułatwia zbyt łatwej odpowiedzi. Nauka Boga jest mądrością inną niż my do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I to, co jest głupstwem u Boga, to jest niekiedy granica naszej możliwości, naszej mądrości. I nie pomaga nam także, że zaraz obok tego stoi to ważne przesłanie, że nauka, która płynie i od Boga poprzez krzyż Chrystusa, że jest naszą mocą. Bo w sumie i tak każdy krzyż boli. Każdy krzyż się gdzieś tam bardzo mocno odbija na kondycji człowieka. Tak jak zadra, jak cierń, chociaż tak niekiedy niewielka, ale sprawia ból, kiedy wejdzie za skórę. A to po to, aby nie zasnąć, aby nie być przyzwyczajonym, że już ma się wszystko w swoim życiu dobrze ułożone, dobrze zaplanowane. Bo najczęściej przyjdzie nowe wyzwanie. I zawsze przyjdzie to uczucie samotności, gdzie trzeba będzie Bogu szczerze odpowiedzieć. Jeżeli potrafimy się wtedy utrzymać i ten kierunek dobrze dalej kontynuować, że to przecież cała nasza moc jest w Bogu. Jest w tym krzyżu, który w Jezusie Chrystusie stał się najbardziej przemawiającym znakiem naszej nadziei, ale także naszej miłości, to szczęśliwy taki człowiek. Inaczej nie unieślibyśmy tego ciężaru, który z powołaniem przychodzi. I tu możemy zrozumieć ten niezwykły charyzmat, jaki Jezus Chrystus pokazał swoim uczniom, których jeszcze kształcił, których przygotowywał. I przypominając o krzyżu, przypominając o dramatach, o tych różnego rodzaju rozdzierających sytuacjach, gdzie człowiek będzie musiał decydować, wziął ich na górę wysoką i rąbek tajemnicy światła, blasku, radości im ukazał. I właściwie tym nam bardzo wyraźnie potwierdził, że to, co w naszym życiu, zwłaszcza w życiu powołanego do współpracy z Bogiem, w realizowaniu Jego misji uświęcania świata, to się ciągle dokonuje między głupstwem krzyża i między przemienieniem na górze Tabor, tak jak w naszym życiu jest. Obok tych chwil trudnych, ciemnych, samotnych, przyjdzie także moment oświecenia i blasku, który nada nowy sens. Panie, jak dobrze nam tu być, tak już zostaniemy. Przy takim Panu jesteśmy pewni, jesteśmy bezpieczni i jesteśmy szczęśliwi. Tak trzeba się umieć zachwycić. Zachwycić Panem, który nawet na drodze krzyża, na drodze niemal tego głupstwa krzyża, którego nie rozumieją ani Żydzi, ani Grecy, ani mądrzy tego świata. Trzeba się umieć zachwycić. Tak jak w życiu biskupa Piotra 25 lat temu ten zachwyt zaowocował powierzeniem mu przez włożenie rąk kardynała prymasa Józefa Glemba świętych tajemnic, by